Polsce mamy problem w tej chwili w COVID-zie z dostępem do mammografii, cytologii. Są regiony, w których o 10% spadła wykonywalność mammografii czy cytologii, ale generalnie w całym kraju spada liczba kierowanych ludzi z podejrzeniem choroby nowotworowej, co świadczy o tym, że przyjdą do szpitala w późniejszej fazie zaawansowanej choroby nowotworowej i to jest wielki problem. Pojawiają się pierwsze dane, że liczba zabiegów operacyjnych u pacjentów onkologicznych spada o 30-40%. Pojawiają się także dane, że śmiertelność w przyszłym roku z powodu raka może wzrosnąć z kolei o 10%. COVID udowodnił Europie, że w pojedynkę nie możemy wygrać z COVID-em. Podobnie jest z rakiem. Powołano w Parlamencie Europejskim m.in. na wniosek EPP spec-komisję do spraw walki z rakiem, na której czele stoję. I ta komisja m.in. ma wypracować rozwiązania, które pomogą we wspólnej walce, we wspólnej profilaktyce, prewencji, we wspólnym leczeniu raka w Europie. EPP od wielu lat apeluje o to, żeby budować systemy online, systemy cyfryzacji. Parlament Europejski, Unia Europejska musi przygotować narzędzia do wymiany informacji między pacjentem lekarzem, ale także między lekarzami w całej Europie. Taką platformę, w której doświadczenia będą wymieniane w sposób bieżący, szybko, sprawnie i skutecznie.